12 lipca wspominamy świętych Jasona i Sozypatera, biskupów i męczenników. O Jasonie czytamy w Dziejach Apostolskich. Przyjął u siebie świętego Pawła w czasie, gdy apostoł przebywał w Tesalonice. Potem, gdy wzburzeni Żydzi chcieli Pawła i jego towarzysza Sylasa postawić przed sądem lub zlinczować, Jason wstawił się za nimi u władz miejskich i zadeklarował swoją porękę. Jasona utożsamia się na ogół z adresatem pozdrowień zamieszczonych pod koniec apostolskiego posłania do chrześcijan Rzymu z listu do Rzymian, rozdział 16. W jednym zwrocie Jason jest tam wymieniany z Sozypatrem. Wczesna tradycja łączyła ich ze sobą i dopatrywała się w nich krewnych Pawła. Tak jak on, obaj mieli pochodzić z Tarsu. Sozypatra utożsamiano także na ogół z mężem wspominanym w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, który towarzyszył apostołowi w drodze z Efezu poprzez Macedonię do Troady. Późniejsza legenda bizantyjska dopatrzyła się potem w obydwu uczniów pańskich. Jasona uczyniła następnie biskupem Tarsu, a Sozypatra osadziła na stolicy biskupiej w Ikonium. Jako tacy razem wybrali się rzekomo na wyspę Korfu. Zostali tam uwięzieni, przetrzymywano ich tam razem z pospolitymi łotrzykami, którzy pod ich wpływem nawrócili się, a potem odważnie poszli na śmierć męczeńską. Biskupi natomiast doznali jeszcze wielu przedziwnych przygód i dopiero potem dostąpili śmierci męczeńskiej. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Jasona i Sozypatra do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.